najbliższego poniedziałku, 25 stycznia, rozpoczynam ferie zimowe dla dzieci. Ferie zimowe, które mam nadzieję, że będą zimowe, bo pogoda nam sprzyja i też będzie okazja skorzystania w naturze z samego śniegu i z tym związanych atrakcji. A tak jeśli chodzi o miasto, przygotowano szeroką ofertę dla młodzieży i dla uczniów. Powiem tak, że wszystkie instytucje są zaangażowane, zarówno instytucje szkolne, jak i instytucje pozaszkolne. Myślę tutaj o jednostkach kultury, o jednostkach sportowych. Jest bardzo bogata oferta, taka wydana w 11 tysiącach egzemplarzy na każdej stronie. Mamy umieszczone poszczególne imprezy, które się będą odbywały, w których miejscach, o których godzinach. Chcę powiedzieć, że będzie 15 tysięcy uczniów korzystało z ferii zimowych, które od 25 stycznia rozpoczynamy. Koszt imprez, które miasto przewiduje, to jest około 250 tysięcy złotych. Jest to finansowanie z różnych źródeł, również i z programów i pieniędzy dla organizacji pozarządowych. Szanowni Państwo, powiem tak, że jeśli chodzi o instytucje, to i biblioteka, i muzeum, galeria, Centrum Sztuki, Galeria L, Młodzieżowy Dom Kultury, Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Centrum Sportowo-Biznesowo, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, jak i kluby i stowarzyszenia. Także bardzo szeroka oferta dla młodzieży. Mam nadzieję, że ta oferta będzie taka, która zaspokaja potrzeby, czy i te sportowe, jak i kulturalne. Każdy ma szansę sobie wybrać dla siebie poszczególne atrakcje, które zgodnie z pasją, zainteresowaniami, jak również są i takie czysto do korzystania, tak jak z lodowiska, czy z innych miejsc sportowych, żeby czynnie uczestniczyć w czasie tych ferii.